Mamy dla was konkurs mianowicie. Cloud MMA ma swoją maskotkę i konkurs polega na tym, żebyście wy... Ciosa? Dobra, to mamy więcej maskotek, ale tę maskotkę macie nazwać wy. Także panie i panowie, wbijajcie na Instagrama i nazwijcie naszą maskotkę. A my poprosimy w takim razie na scenę ów maskotkę, natomiast widzę, że jest jeszcze daleko. A o, nie. Jest, zbliża się. Ma swoje spektakularne wejście. Jakby co? Maskotka to ten zielony. Nie, nie, nie pan ochroniarz. To my tylko powiemy, że zapraszamy was na Instagrama Cloud. Oczywiście zaraz wrócimy do dymów. Natomiast na Instagramie Cloud dowiecie się więcej. Konkurs będzie właśnie dla was. I zaraz lecimy dalej z naszym programem. No i możecie oczywiście wykorzystać tę chwilkę, zanim maskotka się tutaj pojawi na środku, żeby kupić bilety. Co wy żeście mu na web założyli? Kupić bilety, ogarnąć pay-per-view. Klaucik, kosmonaucik. Ja widzę, że piszecie, ale to oczywiście nie chodzi o czat na YouTubie z nazwą dla maskotki, tylko chodzi o to, żebyście nazwali ją na Instagramie. A to se wstanę, bo ja to wam mówię, że ja to nie wierzę, kurwa. To na bank ten ciot, kurwa, się przebrał. No przecież nikt innego z takiego pajaca byś się by nie zrobił. Zdejmij, kurwa, to. Zdejmij to. Zdejmij to, bo ci rękę wykręcę, kurwa. Zdejmij, kurwa, to. Dobra, Marcin, Marcin, spoko. Nie wiem, ale poczekaj. Bo mu wyjebie trąca. Weź, odsuń się, odsuń się, kurwa. Odsuń się, odsuń się. Poszedł mi stąd. Czuj to, wyjebie. Ej! Ale wyczuł Marcin Najman intrygę. Zawsze będę krok przed tobą. Wyczuł z pytanie po czym wyczuł? Czułem to, kurwa. Czułem to, że tu jest tylko jeden tak spierdolony kość, kurwa. Ale powiem wam tak, że tak jak dzisiaj wyłapał, to tylko w tej pierwszej walce wyłapał więcej. Dzisiaj tam dostał, kurwa, ze cztery, kurwa, na łeb. Tak fajnie siadało, a ten łeb jest tak pusty. Patrzcie, jaki to jest pusty łeb, kurwa. Ja trzymam. Nic nie siadało, Marcin, jak zwykle twoja fikcja. Bądźmy spokojni, kursy się nie mylą. Coś pięknego. Pokaż ten pusty łeb, pokaż. Patrzcie, jaki to jest pusty. Patrzcie, jaki to jest pusty łeb. Nie wierzyliście mi, to zobaczcie. Zobaczcie. Marcin, to nie moja głowa. Ale powiem szczerze, że tak jak wyczuł to Marcin Najman... A kogo, Najman, kurwa, kto z tym łbem tutaj przyszedł? To jest założony hełm, to Marcinie. Jest twój łeb pusty, ty debilu! Pusty jest twój łeb, gruba świnko, widzę, która w sobotę odniesie piękną porażkę. Piąta porażka na czterech galach! Kurwa jebana, hełm! Piąta porażka na czterech galach, coś pięknego. Panie i panowie, nazwę możecie wymyślić konkursową, oczywiście. Czułem, kurwa, że to jest ta szmata. Następnym razem być może naszą maskotką nie będzie Adrian, może ktoś inny się przebierze. Dobrze, Adrian, na razie odpocznijcie mikrofon sobie, zaprosimy was jeszcze potem na scenę, ponieważ wiemy, że rywalizacja prosimy Cios oraz Jóźwiak jest bardzo powiązana z rywalizacją Murański kontra Najman, więc tego musimy... Gdzie jest mój mikrofon? Marcin, na razie już usiądź na spokojnie. Skurwiel zajebał, oddaj ten... Dobrze.